7:09. Rozmowa poranka. Moim gościem jest pan Daniel Węgrzynek, zastępca dyrektora Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła konkursu Wzornictwo w małych i średnich przedsiębiorstwach, konkursu finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Ruszył 9 maja i cały czas można wnioski składać. Jaki jest cel tego naboru i dlaczego warto wziąć w nim udział? Celem tego działania Wzornictwa MŚP jest wsparcie przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej, aby stali się bardziej konkurencyjni poprzez zaprojektowanie innowacyjnego produktu przy wykorzystaniu procesu wzorniczego. To działania dla firm, które mają pomysł lub szukają pomysłu na nowy produkt, jednak nie posiadają wystarczających zasobów, doświadczeń do zaprojektowania nowego wzorniczo produktu lub przeprojektowania istniejącego. Nowy produkt powinien wyróżniać się wzorniczo, to znaczy powinien mieć bardziej atrakcyjny design, formę, funkcjonalności, być łatwiejszy w użytkowaniu w porównaniu z innymi produktami dotychczas oferowanymi przez przedsiębiorcę. Ten produkt powinien być zatem bardziej dostosowany do oczekiwań klientów. To, jak liczymy, w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej wnioskodawców. Tak więc bezpośrednią korzyścią skorzystania z działania będzie wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności. Liczymy też, że długofalowo działanie spowoduje, że przedsiębiorcy chętnie będą stosować proces wzorniczy przy tworzeniu kolejnych produktów. Tutaj to działanie ma również zachęcić przedsiębiorców do współpracy z projektantami, przybliżyć ten proces projektowania wzorniczego. Jakie są warunki uczestnictwa w tym konkursie? O dofinansowanie w tym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorcy produkcyjni, usługowi, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. To jest województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego. To prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski Wschodniej powinno być potwierdzone wpisem do rejestru przedsiębiorców, a ten wpis powinien być wykazany, ujawniony na najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Nie wystarczy jednak, aby przedsiębiorca prowadził tylko działalność na terytorium Polski Wschodniej. Istotne jest, żeby to dofinansowanie mogło trafić do przedsiębiorcy, który na terytorium Polski Wschodniej ten projekt, o który będzie się ubiegał o dofinansowanie, zrealizuje. Na co można wykorzystać pozyskane środki? Dofinansowanie w tym działaniu można przeznaczyć na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej, a następnie wdrożenie tej strategii. To wdrożenie będzie polegać na zaprojektowaniu za pomocą procesu wzorniczego nowego produktu, a następnie wprowadzenie tego produktu na rynek. Środki w ramach działania można przeznaczyć również na zakup środków trwałych, na przykład sprzętu, maszyn, oprogramowania, które będzie służyć, będzie niezbędne do produkcji tego zaprojektowanego produktu. Przewidziane są również szkolenia kadry przedsiębiorcy dotyczące wykorzystania chociażby wzornictwa w projektowaniu produktu. Wreszcie możliwe do sfinansowania są niezbędne prace i materiały budowlane, ale co istotne, o ile one będą dotyczyć tylko i wyłącznie instalacji maszyn i urządzeń potrzebnych do uruchomienia produktu. Zanim zostaną podjęte działania wdrożeniowe, najpierw trzeba przeprowadzić audyt wzorniczy i strategię wzorniczą. Na czym polega taki audyt i co zawiera strategia? Audyt wzorniczy to analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. Strategia wzornicza jest dokumentem opracowanym na podstawie przeprowadzonego audytu i ona powinna zawierać rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Ona będzie opisywać również działalność wnioskodawcy, przedstawienie analizy obecnego stanu wzornictwa w przedsiębiorstwie, analizę wykorzystywanych technologii firmy, przedstawi również strukturę organizacyjną, komunikację z klientem, jak wygląda strategia, jak powinna wyglądać strategia marketingowa. Ta strategia wzornicza powinna opisywać główne założenia przyszłego procesu wzorniczego.
to jest procesu, którego celem jest opracowanie cech estetycznych, użytkowych, funkcjonalnych, technicznych nowego produktu. Tutaj wnioskodawca powinien również pamiętać, że realizacja projektu musi bezpośrednio wynikać z kierunków wskazanych w strategii, to znaczy zakres zadań, kosztów we wniosku o dofinansowanie powinien być zgodny ze strategią. Kto przeprowadza dla przedsiębiorcy ten audyt, strategię i proces projektowy nowego produktu? Działania polegające na przeprowadzeniu audytu, opracowaniu strategii, jak również przeprowadzenie działań związanych z procesem projektowania wzorniczego muszą być wykonywane przez podmiot, który zapewnia zespół, w skład którego wchodzi co najmniej jeden projekt. Istotne jest też, żeby ten sam podmiot przeprowadził audyt oraz opracował strategię. Nie ma obowiązku, żeby ten sam podmiot również przeprowadził proces projektowy, ale tutaj audyt i strategia muszą być przeprowadzone przez ten sam podmiot. Jakie wymagania powinien spełniać projekt? No, tutaj powinien posiadać przede wszystkim wykształcenie wyższe w zakresie projektowania. To jest mieć ukończone studia z zakresu wzornictwa przemysłowego, architektury lub taka alternatywa, jeżeli nie wykształcenie, to doświadczenie i powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu, to znaczy mieć w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania wyrobu, lub minimum 3 projekty usług, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania usług. Istotne jest, żeby ten audyt wzorniczy i opracowanie strategii wzorniczej, to przeprowadzenie tych usług powinno nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Natomiast same działania wdrożeniowe, czyli projektowanie oraz inne działania służące wdrożeniu na rynek produktu, w tym zakupy inwestycyjne, oczywiście muszą być przeprowadzane już po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Dlaczego mali i średni przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na proces wzorniczy podczas prowadzenia swojej działalności? To pytanie już koresponduje z tym pytaniem dotyczące korzyści, które niesie firma dzięki wykorzystaniu procesu projektowania wzorniczego, korzyści ze współpracy z projektantem. To wykorzystanie procesów wzorniczych może znacznie podnieść atrakcyjność oferty firmy, a więc uczynić ją bardziej konkurencyjną. Należy zwrócić uwagę, że klienci coraz częściej przywiązują wagę nie tylko do funkcji produktu, ale też do jego wyglądu, jak i przekazu, który się za danym produktem kryje, to znaczy poszanowanie środowiska, okoliczność, czy materiały użyte do jego produkcji, czy proces technologiczny wytworzenia produktu. Cykl życia produktu uwzględnia zasady ochrony środowiska. A czym jest ekoprojektowanie? Czy możemy podać przykłady takich działań? Tak, ekoprojektowanie to takie projektowanie produktu, które uwzględnia i minimalizuje negatywny wpływ produktu na środowisko i społeczeństwo podczas całego jego życia. W ramach konkursu określiliśmy 6 etapów życia produktu, do których można zastosować zasady ekoprojektowania. I to jest projektowanie, następnie dobór materiałów, produkcja, dystrybucja, użytkowanie, a także cyrkularny model biznesowy, czyli taki model, który jest oparty na obiegu zamkniętym, zakładający działanie firmy w sposób bardziej zrównoważony, z nastawieniem na bardziej efektywne wykorzystanie surowców, ich odzyskiwanie, recykling, generalnie wydłużania życia produktu tak, aby osiągnąć jak najwyższe korzyści ekologiczne, przy jednoczesnej realizacji celu finansowej oczywiście firmy. Dla zobrazowania uwzględnienia zasad ekoprojektowania można podać przykład firmy stolarskiej, która do produkcji krzeseł wykorzystuje na przykład materiały z odzysku. Te krzesła są łatwe w montażu, ponadto klient w przypadku uszkodzenia danego krzesła ma możliwość samodzielnej naprawy lub zwrotu mebla do producenta celem naprawy lub na przykład zakupu tylko uszkodzonej części, nie musząc nabywać całego nowego mebla. Czy produkty, które uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, będą dodatkowo premiowane? Tak, generalnie zasady żaden projektowany wyrób czy usługa nie powinien stwarzać dodatkowych ograniczeń w ich użytkowaniu przez osoby niepełnosprawne lub osoby, które mierzą się z jakimiś ograniczeniami o charakterze fizycznym, poznawczym, korzystaniu z rzeczy, usług, rzeczywistości cyfrowej. Natomiast w naszym działaniu chcemy jednak pójść krok dalej i zachęcić przedsiębiorców do projektowania wzorniczego produktów, wyrobów, usług specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych.
Dedykowane produkty dla osób niepełnosprawnych to takie, które mają na celu zniesienie konkretnej bariery dla danej grupy korzystania przez te osoby produktów. Na przykład taka bariera może być zniesiona przez stworzenie konstrukcji specjalnej nakrętki, butelki, tak aby osoba o niepełnosprawności w zakresie prawidłowego chwytania i odkręcania mogła po prostu skorzystać z produktu. Innym przykładem zniesienia takiej bariery jest chociażby projekt mebli kuchennych dla osoby poruszającej się na wózku, który będzie zakładał niższe blaty. Projekt sauny, która będzie dedykowana osobie poruszającej się na wózku. Czy jakiś zestaw zabawek użytkowany na placu zabaw dla dzieci borykających się z konkretnymi ograniczeniami ruchu. A czy te uzyskane środki mogą posłużyć na działania promocyjne? Takie stricte działania promocyjne nie. Natomiast wsparciem mogą być objęte usługi doradcze służące rynkowemu wdrożeniu zaprojektowanego produktu. Wsparciem objęte może być na przykład opracowanie strategii marketingowej dla firmy, opracowanie nowego podejścia do sprzedaży produktu, opracowanie księgi znaków produktu, loga, czy zaprojektowanie atrakcyjnego opakowania. Te działania będą miały charakter bardziej taki innowacyjny, będą wynikiem przeprowadzonego doradztwa. Będzie w pewnym sensie taką innowacją marketingową. Nie przewidujemy jednak finansowania działań typowo promocyjnych, jakichś reklamowych, jak na przykład w postaci emisji reklam nowego produktu. Jeśli przedsiębiorstwo chce skorzystać z tego konkursu, to czy powinno posiadać wkład własny? Tak, wnioskodawca powinien posiadać wkład własny, natomiast jego wysokość będzie zależna od formy pomocy przedsiębiorca, z której skorzysta. W przypadku zakupów inwestycyjnych, czyli takich zakupów dotyczących środków trwałych, oprogramowania, tutaj intensywność dofinansowania wynika z mapy pomocy regionalnej. W większości regionów Polski Wschodniej wynosi on 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Wspomniana mapa pomocy regionalnej przewiduje dodatkowy bonus wynikający z wielkości przedsiębiorstwa. I tak mikro i małe firmy oprócz bazowych 50% otrzymają dodatkowo 20%, a średnie 10%. I to dotyczy zakupów inwestycyjnych, które w projekcie w ramach tego działania nie muszą wystąpić. W przypadku zakupu usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego, opracowania strategii oraz innych działań doradczych dotyczących przeprowadzenia projektowania wzorniczego, wnioskodawca może skorzystać z pomocy de minimis. Tutaj intensywność wsparcia w ramach tej formy pomocy wynosi do 85% wartości wydatku kwalifikowanego, więc tutaj ten wkład własny już w ramach tej formy pomocy będzie wynosić minimum 15% wartości wydatku kwalifikowanego. Jakie kwoty można uzyskać? W działaniu określiliśmy minimalny poziom wydatków kwalifikowalnych projektu. Jest to 200 tysięcy złotych. Maksymalna wartość projektu nie została określona. Wskazaliśmy natomiast maksymalną wartość dofinansowania projektu, która wynosi 3 miliony złotych. Z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 tysięcy złotych. Do kiedy i w jaki sposób można składać wnioski? Wnioskodawcy składają wnioski wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej PARP. Wnioski można składać do 29 sierpnia tego roku, w ostatnim dniu naboru do godziny 16. Natomiast mówimy tutaj o naborze tegorocznym, przewidujemy realizację podobnych działań kolejnych lat. I już na koniec, jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości, czy konkurs jest dla niego, gdzie może uzyskać pomoc? Zachęcamy przede wszystkim do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która znajduje się na stronie internetowej PAR. Natomiast również zapraszamy do wszystkich zainteresowanych do przesłania pytań na infolinię PARP za pośrednictwem e-maila info@parp.gov.pl lub formularza zgłoszeniowego zawartego na stronie naboru, jak też kontakt telefoniczny z infolinią PARP. Tutaj warto też podkreślić, że każdą środę w godzinach od 10 do 12 jest możliwość porozmawiania z ekspertem, do czego serdecznie zachęcam. Zastępca dyrektora Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Daniel Węgrzynek był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. 7:09. Rozmowa poranka.